Na jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej uchwalono, że pieniądze ze sprzedaży domków wypoczynkowych będą przeznaczone na remont Wolszczyńskiego Stadionu. Udaliśmy się na miejsce, aby przekonać się, jak postępują prace. Panie dyrektorze, od zakończenia rundy wiosennej główna płyta stadionu jest wyłączona. Jakie prace wykonuje się tutaj? Zaczęliśmy wykonywać prace w czerwcu i w tej chwili do dnia dzisiejszego jest doprowadzona instalacja wodna poboru wody z jeziora Wolszyńskiego do oprysku boiska. Jest również wyremontowane, zmodernizowane cała główna płyta stadionu. Jest dosiane około 125 kg trawy i wwiezione na tą płytę jest około 26 przyczep ziemi ogrodowej, która powoduje to, że ta płyta w tej chwili tak wygląda, a nie inaczej. To znaczy, że w najbliższym rundzie jesiennej jeszcze ta płyta nie będzie oddana, tak? No najprawdopodobniej według wszystkich znaków na niebie i na ziemi, według tego co pokazuje nam trawa, no niestety pogody, warunki pogodowe w tym roku mieliśmy takie, a nie inne. Dużo deszczów, wypłukiwanie nasion trawy, dosiewanie i ta płyta niestety obawiam się, że w rundzie jesiennej nie będzie mogła być jeszcze używana. Widzieliśmy tu przed chwilą taki mały ciągniczek, to jest nowy nabytek na pewno, tak? To jest nowy, całkiem nowy nabytek, zakupiliśmy go, ogłosiliśmy przetarg i zgodnie z przetargiem wygrała firma Stihl, która jest przedstawicielem również firmy Viking i ten ciągnik za 68 milionów został na nasze boiska zakupiony. Jakie prace jeszcze wykonuje się tutaj teraz w okresie letnim, tutaj na stadionie, na ośrodku w ogóle? Na ośrodku w tej chwili jest ogłoszony, w tej chwili jest utrzymanie płyty, koszenie, nawożenie. Nie tak dawno jak w poniedziałek został wykonany oprysk na chwasty liścienne. Za dwa dni w sobotę będzie wykonywane koszenie tej trawy. I to są takie prace typowo konserwatorskie. Natomiast na drugi tydzień rozstrzygnie się już przetarg na wykonanie nowej widowni. To wszystko, co tam widać, te stare ławki, to zostanie zdjęte i na miejsce tych ławek zostaje wykonana widownia krzesełkowa, kubełki plastikowe, gdzieś na około 700 osób i ponadto będziemy remontowali jeszcze budynek szatni, to znaczy szatnie będziemy powiększali, bo no jak czasem przypadkowo, nie przypadkowo, jak się znajdzie ta trzecia liga w tym Wolsztynie, to żeby to jakoś wyglądało, żeby to miało po prostu jakiś wygląd. No to znaczy, że w tym rundzie jesiennej wszystkie mecze będą odbywały się na bocznym stadionie. Czy w takim razie nie można by tych tutaj ławek, chociaż kilku rzędów ustawić dla kibiców? Tak. Jak zresztą Państwo widzicie na obrazie, nie ma w tej chwili już rozbiegu do oszczepu, nie ma miejsca dla kuli. Wszystkie te konkurencje techniczne zostały przeniesione na płytę boczną i w związku z tym to raz ze względu bezpieczeństwa, a dwa, że po prostu ta płyta będzie jedna murawa tylko, a dwa i w związku z tym tam na tej skarpie przy boisku bocznym będą ustawione dwa rzędy ławek. Na tych betonowych podporach, które tu stąd zlikwidujemy, z tej starej widowni, na tych podporach po prostu będą dwa rzędy drewnianych ławek. Że i dla informacji jeszcze Państwa powiem, że boisko boczne nasze jest zweryfikowane nie dalej jak w zeszły piątek, jest zweryfikowane do rozgrywek trzeciej ligi włącznie. Można się cieszyć. Jest sprawa tego typu. Na wszystkich boiskach w okolicy można spotkać gorący bufet. Czy i u nas jest taka szansa, żeby tutaj w tych bocznych pomieszczeniach... Na pewno. Wydaje mi się, że jeśli dojdzie do skutku, a najprawdopodobniej dojdzie powołanie klubu trzecioligowego w Olsztynie, to będzie utworzony i gorący bufet i myślę, że bufet z napojami zimnymi, oprócz piwa oczywiście, bo na stadionach tych rzeczy nie będziemy sprzedawali. To będziemy, miałem nadzieję, przetarg na taką osobę, która by to miała prowadzić tutaj? No na pewno, my jako gospodarz tego obiektu, na razie wyłączny gospodarz tego obiektu z ramienia zarządu miasta, będziemy robili wszystko, aby ten przetarg wygrała osoba, która zaoferuje nam jak najwięcej, to są nasze dochody. Czy oprócz tego Osir już sprzedał swoje domki, znaczy część już domków na pewno, tak? Znaczy część domków poszła, 8 domków zostało sprzedanych, wpłynęło za to około 1,5
starego miliarda złotych. Te pieniądze już są przekazane na konto inwestycyjne OSIR-u, z których pieniędzy właśnie robimy te wszystkie prace remontowe. Ponadto 21 sierpnia jest pierwszy przetarg ogłoszony, już nieograniczony przetarg na pozostałe 9 domków i chętnych jest dość dużo. Także myślę, że te domki pozostałe też sprzedamy i te pieniążki wszystkie zostaną po prostu przeznaczone na remont tego stadionu. Są pieniędzy w tym wypadku starczy na remont stadionu i tu obiektu właściwie OSIR-u całego. No ja myślę, że powinno starczyć, bo to będzie, to ma być wizytówka naszego miasta. Ten stadion ma być wizytówką naszego miasta i to ma być stadion dla Wolsztyna, dla mieszkańców Wolsztyna, dla szkół, dla klubów wolsztyńskich. No i dla oczywiście gości przyjezdnych tutaj na nasz stadion. Dziękuję bardzo. Można się cieszyć, że takie perspektywy pan dyrektor tutaj mówi. Ja mam pytanie, no mimo wszystko, kręgielnia jest jaka jest, ale czy nie dałoby rady jej uruchomić dla miejscowych tutaj akurat, którzy wypoczywają tutaj na hotelu? Powiem panu jedno, kręgielnia, jeśli pieniążków starczy, na pewno będziemy remontowali, bo różne były zakusy, nawet myśleliśmy o przerobieniu kręgielni na siłownię, na gabinety odnowy biologicznej i tak dalej, ale wydaje mi się, że kręgielnia jako sama w sobie dyscyplina sportu może nie tyle wyczynowa, co rekreacyjnie powinna zostać. I wydaje mi się, że na to pieniążki powinny się znaleźć. Będziemy zresztą robili wszystko, aby z tych remontowych pieniędzy zostało nam jeszcze trochę, około 200 milionów na remont. W takim stanie, jak jest w tej chwili, nie dałoby rady uruchomić jej? W takim stanie, jak jest, to ona działa. Działa, no to ale nikt nic nie wie o tym. Ona działa, kręgielnia działa, ale to jest, mówię, typowo kręgielnia rekreacyjna. To można zaprosić mieszkańców do... Nie ma problemu. Zapraszam serdecznie. Jeszcze mam jedno pytanie. No tutaj jest w tej chwili niewykorzystane pomieszczenie stołówki z zapleczem. Czy nie dałoby rady tego, no w końcu OSIR chce zarabiać na siebie, wypożyczać na wesela, skromne imprezy? No tu jest problem, bo oprócz tego, że ta stołówka na dole jest, to jeszcze u góry jest hotel. I w tym jest już się dwie rzeczy kłócą. Goście przyjeżdżają do hotelu, żeby odpocząć, żeby spać spokojnie. Jeśli my na dole zaczniemy robić wesela i zabawy, to nam nikt do hotelu nie przyjedzie, a głównym utrzymaniem nas to jest hotel. I akustyka tego budynku jest taka, że no, przypuszczam, panie redaktorze, że pan nie zaśnie, jak będzie wesele. No jeden raz w tygodniu to można chyba zasnąć przy olbrzymim hałasie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję i życzę spełnienia wszystkich projektów. Dziękuję bardzo.